Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Z ogromną radością wracam do Was z kolejnym filmem poświęconym ojcu Venantemu Katarzyńcowi, słudze Bożemu, który miejmy nadzieję in spe, miejmy nadzieję Bożą, niedługo zostanie wyniesiony na ołtarze, abyśmy z jeszcze większą wiarą mogli kierować przez niego prośby do Boga Ojca. Niecały rok temu opublikowałem na naszym kanale Moc Słabości, film poświęcony ojcu Venantemu Katarzyńcowi. Muszę Wam przyznać z całą szczerością, jednocześnie pokorą, jeśli mnie na nią stać w ogóle, że jest to najobszerniejszy i najczęściej oglądany materiał dotyczący ojca Venantego Katarzyńca na polskim YouTubie. Jest pod nim, spójrzcie sobie, ponad 100 tysięcy wyświetleń, mnóstwo świadectw tych, w których życiu zadziałał ojciec Venanty Katarzyniec, a mówiąc konkretniej, świadectwa tych, w których codzienności Bóg zadziałał za wstawiennictwem ojca Venantego Katarzyńca. Specjalisty od rozwiązywania naszych problemów finansowych, niespłaconych kredytów, popsutych samochodów, tak, tego, co buduje naszą codzienność i co również buduje nasze lęki i niepewność. Może to się wydawać trochę śmieszne i dziwne, że Bóg przez swoich świętych zajmuje się naszym życiem, no ale przecież Pan Jezus powiedział w Ewangelii, że nie troszczmy się o przyszły dzień, ponieważ On już się o niego zatroszczy, a wszystkie... O, klapsusik na początek mamy. Dziękuję Wam. Znaczy sobie dziękuję, że znosicie to z cierpliwością. A wszystkie włosy na naszej głowie są policzone. W związku z tym ojciec Venanty Katarzyniec jest przykładem, że Ewangelia jest słowem żywym, które działa w naszej codzienności. Zapraszam Was z jeszcze większą radością na ten kolejny odcinek poświęcony postaci ojca Venantego Katarzyńca. Na początek fragment z książki o ojcu Venantym Katarzyńcu, Święty Szarbel z Kalwarii Podsławskiej, autorstwa pana Tomasza Terlikowskiego. Tę książkę bardzo często kupujecie w sklepiku mocsłabości.pl. Chcę Wam również polecić Drogę Krzyżową z ojcem Venantym Katarzyńcem. Jak najbardziej jest to wielkopostna lektura. I Małą Drogę Venantego Katarzyńca, czyli rekolekcje. Te trzy lektury, ja do nich wracam bardzo często, mam takie powroty po kilkunastu czy po kilku miesiącach do tychże lektur, ponieważ wciąż coś nowego w treści kazań, w treści homilii ojca Venantego Katarzyńca odnajduje. Co więcej, dużo treści duchowych można odnaleźć w życiu, w codzienności, po prostu w biografii ojca Venantego Katarzyńca. I mogłoby się wydawać, że ten święty, jeszcze nie święty, ale mamy nadzieję, że zostanie niedługo takim ogłoszony, patrząc na ilość świadectw, ilość cudów za wstawiennictwem któregoż tego oto jeszcze nie świętego wydarzają się w życiu wiernych Kościoła katolickiego, zresztą nie tylko katolickiego, mogłoby się wydawać, że ojciec Venanty Katarzyniec wychowany w duchowości pasyjnej, bo przypomnijmy sobie, że ojciec... że ojciec Venanty Katarzyniec żył na przełomie XIX i XX wieku. Wtedy też w kościele dość mocno dominowała, nie wiem czy może słabo dominować, to też jakieś sformułowanie dziwne, takie językowe. W każdym razie dominowała duchowość pasyjna. Ojciec Venanty Katarzyniec dużo pisze o piekle, dużo pisze o krzyżu, o cierpieniu, o bólu, ponieważ sam tego wszystkiego doświadczył. I uwaga, tu kryje się sekret, dlaczego jest w stanie i chce nam pomagać, bo jest w stanie mocą Bożą nam pomagać, ale chce w jakiś sposób szczególny pomagać nam właśnie przy spłacaniu kredytów, przy zadłużonych mieszkaniach, które nam spędzają sens powiek i powodują, że nasza wiara rzeczywiście słabnie, w problemach finansowych, w problemach rodzinnych, małżeńskich. Ojciec Venanty Katarzyniec doświadczył bardzo dużo bólu i cierpienia w swoim życiu. Szczególnie przed śmiercią, za chwilę fragment, w jaki sposób wyglądała śmierć ojca Venantego Katarzyńca, Wam przeczytam. Mogłoby się wydawać, że współczesny człowiek nie bardzo będzie chłonął duchowość pasyjną, szczególnie w kontekście tak zwanej teologii sukcesu, która dzisiaj
zaczyna dominować w niektórych środowiskach tak zwanych charyzmatycznych. Nie ustawiam ojca Venantego Katarzyńca w kontrze do teologii sukcesu, tylko odwołuję się do faktów. Jeżeli przejrzycie sobie ilość świadectw zamieszczonych na filmiku, który opublikowałem niecały rok temu, o ojcu Venantym Katarzyńcu, to zobaczycie, że ten święty wyjątkowo głęboko trafia do naszych serc, właśnie do serc człowieka XXI wieku. Zakonnik, który był przesiąknięty duchowością pasyjną, a przecież bez krzyża, bez śmierci Chrystusa nie byłoby zmartwychwstania. I w tym kontekście ojciec Venanty Katarzyniec szczególnie rozumie grzeszników, paradoksalnie dużo pisał o piekle, o cierpieniu, o czyśćcu i dlatego też właśnie, znając ogrom nieszczęścia związanego z piekłem, z wiecznym potępieniem, jest w stanie przeniknąć swoją obecnością. Wiadomo, że jako święty już to nie jest jego obecność, ale przede wszystkim obecność Ducha Świętego, życia tych, którzy zmagają się z grzechem, którzy wciąż upadają, którzy mają problemy z wyjściem ze swoich słabości. Ojciec Venanty Katarzyniec jest tym, który podaje nam rękę, kiedy leżymy w błocie grzechu, ponieważ sam doświadczył cierpienia i dokładnie wiedział, jak okrutne jest wieczne odłączenie od Boga. Dlatego też ojciec Venanty Katarzyniec, niezwykle wrażliwy od strony ludzkiej, jeżeli chodzi o jego charakter, na drugiego człowieka, nie jest w stanie przejść obojętnie obok twoich i moich problemów, słabości, tego, co nam na co dzień zamyka niejako drogę do Boga, co wpędza nas w lęk i w niepewność. Posłuchajcie jednego z fragmentu książki o ojcu Venantym Katarzyńcu autorstwa pana Tomasza Terlikowskiego, któremu, kiedy to było wiosną czy latem, miałem okazję osobiście również w waszym imieniu podziękować za ten, za to trio, za te trzy książki poświęcone postaci ojca Venantego Katarzyńca, polskiego Szarbela. Najbardziej jednak fascynowały Venantego historie wielkich grzeszników, pisze pan Tomasz Terlikowski, których Maryja miała nawrócić, albo ufających jej osób i zwierząt także, które miała wyratować, wypisywał. Bewecjusz i Cezarejusz opowiadają, iż pewien młodzieniec, syn znakomitych i bogatych ludzi, odziedziczył znaczny majątek, ale żyjąc lekkomyślnie, roztrwonił go zupełnie i aby nie zginąć z głodu, musiał żebrać. Wstydząc się swej nędzy, opuścił ojczyznę i pojechał w daleką krainę. Tam spotkał się z jednym z dawnych sług ojcowskich. Sługa ów był czarnoksiężnikiem. Mówił więc młodzieńcowi, że zaprowadzi go do wielkiego księcia, który hojnie go zaopatrzy. Zaprowadził go tedy do lasu i tam przedstawił szatanowi młodzieńca, że pragnie przy jego pomocy pozyskać bogactwa. Szatan za cenę bogactw zażądał, aby młodzieniec wyrzekł się Boga. Młodzieniec wahał się, ale nakłoniony przez czarnoksiężnika zgodził się na propozycję szatańską. Wówczas szatan zażądał jeszcze, aby się wyparł Maryi. Tego już młodzieniec nie był w stanie zrobić. Zawołał z uniesieniem: wolę całe życie żebrać, niż wyrzec się Maryi, mojej jedynej nadziei. Powiedziawszy to, odszedł. Przy drodze spostrzegł kościół otwarty. Strapiony swoim chwielowym odstępstwem od Boga, wszedł był do świątyni, upadł na kolana przed obrazem Matki Bożej i prosił, aby mu wyjednała odpuszczenie grzechów u swego syna. Matka Najświętsza zaczęła się modlić o łaskę dla grzeszników, lecz Pan Jezus powiedział: przecież ten niewdzięcznik wyparł się mnie niedawno. Jednakże Maryja nie ustawała w modlitwie, a syn jej najmilszy powiedział: Matko, jam ci nigdy niczego nie odmawiał, przebaczam mu więc, kiedy ty mnie o to prosisz. W kościele tam był człowiek, który nabył majętność rozrzutnego młodzieńca i słyszał i widział, co się działo.
będąc świadkiem litości Maryi nad tym grzesznikiem, a mając tylko jedną córkę, wydał ją za niego i uczynił spadkobiercą całego swojego majątku. I tak tedy ten młodzieniec za pośrednictwem Maryi odzyskał łaskę Bożą i dobra doczesne. Mogłoby się wydawać, jak zaznacza później pan Tomasz Terlikowski, że ta historyjka jest nieco naiwna. Czyżby? Czyż nie nawiązuje wprost do Wesela w Kanie Galilejskiej? Czy to rzeczywiście nie jest tak we współczesnym świecie, czy to nie jest tak w naszym życiu duchowym, że wyrzekamy się Boga, odrzucamy Boga świadomie bądź mniej świadomie, natomiast nigdy nie jesteśmy w stanie przestać o Bogu myśleć, bo nawet jeśli się Go wyrzekniemy, mając do Niego żal, zawsze chcemy, aby, gdy trwoga to do Boga, to On zainterweniował w naszym życiu. Tą, która podtrzymuje wiarę w naszym sercu, jest Maryja, ponieważ gdy Chrystus został ukrzyżowany i pod owym krzyżem znajdowała się Maryja i święty Jan, umiłowany uczeń Chrystusa, niepokalane serce Maryi było skarbcem, w którym została ocalona wiara pierwszego Kościoła. Wszyscy ją stracili. Apostołowie opuścili Chrystusa, kiedy ten został aresztowany. Nie wiemy, co w tym momencie myślał, co czuł święty Jan. Był blisko Maryi, w związku z tym możemy domniemywać, że czerpał od Maryi, patrząc na jej świadectwo wiary, zaufanie, że wszystko będzie dobrze, mówiąc po ludzku. Ale to w sercu Maryi, jej niepokalanym sercu, które jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Chrystusa, została ocalona cała wiara. I Maryja jest ocaleniem dla tak zwanych ludzi niewierzących, czyli tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Boga, dla ludzi obojętnych, dla tak zwanych deistów, którzy twierdzą, że rzeczywiście być może Bóg istnieje, ale człowiekiem się nie zajmuje. Maryja ocala wiarę w moim i twoim sercu, kiedy idziesz w ciemnościach, bo ona jest ukrytą Miriam, tą, która nigdy nie narzuca swojej obecności, bo przecież jest pełna łaski, kecharitomene. Przez nią działa wola Boża. Jeżeli oddajesz się Maryi, to ona już wcześniej podprowadziła do ciebie Chrystusa, aby to On był sprawcą w tobie pragnienia wiary. Kult Najświętszej Maryi Panny i jej niepokalanego serca zrodził się z kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Wszystko, co jest piękne w Maryi, zrodziło się z piękna Boga, Stwórcy, Syna Bożego Zbawiciela i Ducha Świętego, Uświęciciela, który działa przez nasze słabości. Niesamowite są te wszystkie historie, o których pan Tomasz Terlikowski pisze. Niesamowite są rekolekcje, które możemy przeżyć właśnie dzięki publikacjom takim jak te. Ponieważ otwierają nas w czasach mroku, ciemności, w czasach zarazy, tej zarazy duchowej, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że śmierć jest nieuchronna. Że jesteśmy w stanie nawet zatracić wiarę, aby tylko zachować życie cielesne. Ale Bóg z tej ciemności wyprowadzi światło. Tego jestem pewien, ponieważ dla Boga rzeczy niemożliwych nie ma, jak to rzekł Archanioł Gabriel do Maryi. Chciałbym wam na koniec, mam nadzieję, znaczy koniec, nie wiem czy koniec, no bo generalnie jak wiecie te filmy w ogóle nie mają jakiegoś planu i to mówię to co czuję. W każdym razie chciałbym się z wami podzielić fragmentem również z książki pana Tomasza Terlikowskiego, Wenanty Katarzyniec Polski Szarbel. Będzie to kilka zdań z ostatniego kazania ojca Wenantego Katarzyńca, jedne z ostatnich słów polskiego Szarbela przed śmiercią. Ostatnią homilię ojciec Wenanty Katarzyniec poświęcił nie piekłu, nie grzechowi, nie cierpieniu, nie krzyżowi, ale niebu. Niebu. Jego ostatnia homilia była pełna nadziei na zbawienie wieczne. Mimo tego, że jego duchowość była typowo pasyjna, to przez ten krzyż, cierpienie, którego doświadczał, po pierwsze jest w stanie lepiej zrozumieć każdego z nas i stąd interweniuje, jeśli go o to prosimy. Nawet tak błahych by się wydawało w perspektywie Bożej, w sprawach jak no właśnie niespłacone kredyty, problemy finansowe i tak dalej.
swoje ostatnie słowa, ostatnie spojrzenie kieruje ku niebu. Ku niebu. Co to dzisiaj te lapsusiki, słuchajcie? Posłuchajcie, co o niebu pisał ojciec Wenanty Katarzyniec niedługo przed swoją śmiercią. Ciała świętych będą nadzwyczaj piękne, szybkie i prędkie, przenoszące się z łatwością z jednego miejsca na drugie. Uszy, które tutaj na ziemi tyle jęków słyszały, będą się napawać śpiewem aniołów, dźwięcznym i miłym nad wszelkie pojęcie, a zapach błogości, świętości otaczać będzie wszystkich, jak nas otacza powietrze. Tam odnajdziemy drogie nam osoby, które przed nami pomarły. Rodzice spotkają się tam ze synem, którego teraz na ziemi gorzko opłakują. Biedne sieroty połączą się ze swymi rodzicami, mąż odnajdzie swą żonę. Przyjaciel, przyjaciela. Niesamowita perspektywa, przewinę parę stron, żeby wam jeszcze jeden fragment przeczytać, jaką ojciec Wenanty Katarzyniec rysuje przed każdym z nas. Cierpisz, przeżywasz ból codzienności, ból serca, ból duszy, ból, którego doświadczasz od najbliższych, spójrz w niebo, ponieważ kiedy patrzysz w niebo, widzisz Chrystusa przybitego na krzyżu, tak jak Maryja, która spojrzawszy, stojąc pod krzyżem, w górę zobaczyła ukrzyżowanego Syna. Ale przez całe życie, rozważając Słowo Boże, wiedziała, że ostatnie słowo należy do miłości, do Boga Ojca, który jest życiem. Posłuchajmy, jak wyglądały ostatnie chwile życia, tutaj ziemskiego życia, ojca Wenantego Katarzyńca polskiego Szarbela. Wenantego czekała już tylko jedna próba. Lęku przed śmiercią. Spokój, pogodzenie się z wolą Bożą, które towarzyszyły mu od miesięcy, ustąpiły na kilka dni miejsca wielkiemu strachowi przed śmiercią, piekłem, potępieniem. Ostatnia walka duchowa trwała 3 dni. Wraz z wysoką gorączką ustąpiła 28 marca 1921 roku, w drugi dzień świąt wielkanocnych. Ojciec Wenanty poczuł się lepiej, zjadł coś z apetytem i zaczął pisać list do matki, w którym zapewniał ją o swoim polepszającym się zdrowiu. Jednak już następnego dnia poprosił przełożonego o spowiedź i odpust na godzinę śmierci. Ten nie chciał spełnić prośby, przekonując, że Katarzyniec ma się nieźle, jednak zakonnik był nieugięty. Po uzyskaniu odpustu do ojca Wenantego powrócił całkowity spokój wewnętrzny. W czwartek wielkanocny, 31 marca, przyjął jeszcze komunię świętą, a gdy około 16 przyszedł do jego celi brat z podwieczorkiem, chory poprosił go jeszcze, by chwilę u niego pozostał. Ten jednak wymówił się licznymi obowiązkami. Kilkanaście minut później Katarzyńca miał jeszcze odwiedzić gwardian, ale i on po krótkiej rozmowie wyszedł z celi. Kilka, może kilkanaście minut później ojciec Wenanty spotkał się z Panem, którego tak gorąco miłował. Jego ciało znalazł o 18:00 chłopiec, którego przysłano z kuchni z kolacją. Ojciec Wenanty nie żyje, powiedział zduszonym głosem kucharce. Pogrzeb miał cichy, jak ciche było jego życie. 2 kwietnia 1921 roku jego ciało zostało złożone na cmentarzu w Kalwarii Płacławskiej. Poza współbraćmi z Kalwarii w modlitwie uczestniczyli tylko gwardian Przemyski, z rodziny jedynie siostrzeniec, a także wierni z okolicznych miejscowości. Krzyż nad jego grobem postawiono dopiero kilka miesięcy później. Niezwykle smutna i pełna samotności była śmierć ojca Wenantego Katarzyńca. Zauważmy, że 3 dni przed śmiercią powracają do niego lęki przed ową. Mimo tego, że po otrzymaniu odpustu zupełnego powraca do niego nadzieja na życie wieczne, to w ostatnich chwilach jego życia szatan uderza w niego tym, w czym uderza w nas, samotnością. Dlatego tak sobie teraz pomyślałem, że czyż nie jest tak, że być może ojciec Wenanty Katarzyniec jest szczególnym patronem osób w stanie agonalnym,
tych, które już zbliżają się ku progowi śmierci, czy nie jest patronem ludzi umierających samotnie, umierających w hospicjach, terminalnie chorych osób, które zostały na moment śmierci pozostawione same sobie. Ojciec Venanty Katarzyniec prosi współbrata, aby pozostał z nim. Ten go zostawia kilka godzin przed śmiercią. Również ojciec gwardian, który do niego przychodzi, odmawia mu obecności kilka chwil właściwie przed jego śmiercią. Ojciec Venanty Katarzyniec pisze list do matki. To jest ta duchowość maryjna. Ojciec Venanty Katarzyniec jest zapatrzony w Boga, ale wciąż prowadzony przez Maryję. Zostaje przeprowadzony przez próg śmierci, tu na ziemi będąc zupełnie sam, jak Maryja pod krzyżem. Można by powiedzieć, że ojciec Venanty Katarzyniec znajduje się pod krzyżem Chrystusa, razem z nim umiera, jest owym umiłowanym uczniem, który stoi obok Maryi. Maryja w momencie śmierci Chrystusa na krzyżu milczy. Maryja również, tak możemy domniemywać, w życiu ojca Venantego Katarzyńca milczy. Spotyka go samotność, przykrość, przykrości, smutek. Ojciec Venanty Katarzyniec umiera zupełnie sam. Na pogrzebie nie ma nawet jego matki. Jego pogrzeb jest po ludzku, byśmy powiedzieli, jakąś farsą. Dopiero kilka miesięcy później nad jego grobem postawiono krzyż. Dziś ów sługa Boży jest patronem tych, którzy zmagają się z codziennymi problemami, cierpieniem, bólem, samotnością. Ojciec Venanty Katarzyniec jest patronem nie tylko stawiania się za tymi, którzy mają problemy finansowe, ale także, tak mi się wydaje, jest patronem tych, którzy zbliżają się ku śmierci, którzy cierpią, którzy chorują terminalnie. Ojciec Venanty Katarzyniec, możemy tak zaryzykować takie twierdzenie, jest patronem dobrej śmierci. Bo dobra śmierć wcale nie musi oznaczać, że będzie wokół nas sztab ludzi, kiedy będziemy odchodzili z tego świata. Dobra śmierć to jest śmierć zanurzona w łasce sakramentalnej. Wtedy też uderza w nas szatan. Samotność, czyli brak obecności ludzi obok mnie, wcale nie musi oznaczać samotności duchowej, ponieważ moc słabości się doskonali. Ojcze Venanty Katarzyńcu, dziękujemy Ci za dzieło Twojego życia, za każde słowo, które nam zostawiłeś. Idziemy Twoją drogą, drogą krzyża, bo bez krzyża nie ma zmartwychwstania. Ojcze Venanty Katarzyńcu, wstawiaj się za nami i do zobaczenia, Ojcze, najpóźniej w niebie. Proszę Was, abyście, jeżeli macie takowe świadectwa, pozostawili je w komentarzach pod tym filmem. Jakie świadectwa? Świadectwa interwencji w Waszym życiu, w Waszej codzienności ojca Venantego Katarzyńca. Być może kiedyś będą bezcenne, bo Wasze świadectwa będą świadectwami dla innych wiary, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Cześć, Kej, szczęść Boże.